Jezus Chrystus to nie postać fikcyjna. Jezus Chrystus to nie figurka wisząca na krzyżu. Jezus Chrystus to potężny, żywy Bóg, który przyszedł do mojego życia, a dzisiaj przychodzi do Ciebie. Dzisiaj przychodzi do Ciebie potężny Syn Boży, który w porozumieniu z Ojcem zszedł na ziemię, zapomniał, że jest Bogiem, żeby rozpoznać i przez wiarę pójść na krzyż. 33,5 roku chodził na ziemi i doświadczał wszystkiego jak człowiek. Wszystkiego z wyjątkiem błędu, z wyjątkiem grzechu, z wyjątkiem tego syfu, w którym każdy człowiek się nurza od urodzenia. I on 33,5 roku chodził jak człowiek, jak ty i ja, a potem poszedł na krzyż z miłości do ciebie. Człowieku, te 33,5 roku, szczególnie te 3 ostatnie lata, to najważniejsze, co się stało dla ludzkości, najważniejsza informacja, to, że ty możesz pojednać się z Bogiem teraz, jeśli tylko uwierzysz tym słowom, które mówię. Stoję w imieniu Jezusa Chrystusa i mówię do ciebie, pojednaj się z Bogiem, pojednaj się z Bogiem. To, co Jemu zajęło tyle czasu, przed samym rozpoczęciem służby, przed rozpoczęciem swojego dzieła, swojej misji, poszedł na pustynię, 40 dni upodlił swoją cielesność po to, żeby pójść na krzyż, wytrzymać bicie po twarzy, brucie, kopanie, koronę cierniową, którą mu wbijali w głowę, żeby wytrzymać to wszystko z miłości do ciebie. A mnie zajęło to kilkanaście minut, kiedy pokutowałem 12 lat temu w pokoju na kolanach, mówiąc, proszę, ratuj moje życie, ratuj moje życie. I on mnie wtedy zbawił. Sam Bóg przyszedł do mojego pokoju i uratował mnie od potępienia. I stałem się obywatelem nieba. Ja dzisiaj, gdybym umarł, idę do nieba. Przyjacielu, jeżeli nie masz pewności tego, co z tobą się stanie po śmierci, jesteś w niebezpieczeństwie, a ja ci mówię, ratuj się! Jesteś w niebezpieczeństwie, bo idziesz do piekła. Człowieku, nie masz pojęcia, co to jest piekło. Holokaust to jest pikuś przy tym. To, co robią muzułmanie w krajach z chrześcijanami, to jest pikuś. Czym jest piekło? Nie zdajecie sobie sprawy, ludzie, z tego. Ja przez wiele lat żyłem jak świnia. Byłem kłamcą, egocentrykiem, bydlakiem. Łajdaczyłem się. Ale upadłem pewnego razu na kolana i powiedziałem, Jezu, ja Cię chcę poznać, bo zobaczyłem w innym człowieku, zmianę o 180 stopni i tego też zapragnąłem. I zawołałem do Niego z głębi serca. Zawołałem do żywego Boga z głębi serca. On mówi do siebie, jeżeli pragniesz żyć, jeżeli pragniesz prawdy, to przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Będę się z tobą modlił. I przyjdzie Duch Święty do twojego życia. Narodzisz się z Bożego Ducha, bo jesteś martwy. Człowiek od urodzenia jest martwy duchowo. Ja głoszę dzisiaj do ciebie dobrą nowinę o nowym narodzeniu. Umrzyj dla tego świata. Umrzyj dla tego egocentryzmu, który tobą miota. Zostaw diabła. Nie zasypiaj w samotności. Nie próbuj zasługiwać na miłość. Uznaj. Uznaj swoje życie za błąd. Powiedz, Jezu, ratuj moje życie. Ratuj mnie. A On przyjdzie. Gwarantuję ci to. Jeżeli nie wierzysz w Boga, to powiem ci, stoję przed tobą. Ja umarłem dla tego świata. Mam w dupie zasady tego świata. Mam gdzieś to, co się dzieje na świecie. Jestem z wysokości. Bóg zszedł na ziemię. Stał się tak jak ty, jednym z nas. Stał się człowiekiem, doświadczył wszystkiego, nie popełnił błędu, mógł stać się doskonałą ofiarą za twoje grzechy. On stał się doskonałą ofiarą. Czy mi uwierzysz dzisiaj, że nic nie musisz zrobić, tylko zaufać? On cię kocha, on cię kocha do szaleństwa. On czeka, czeka, aż mu powiesz tak i jeszcze podziękuję ci za to i da ci nowe życie, nowe życie. Nowe życie! Nowe życie! Nie musisz być egocentrykiem. Nie musisz się starać
zasłużyć na cokolwiek. Ja zacząłem czerpać wielką obfitość z krzyża. To, co zrobił Jezus Chrystus, każdego dnia mnie zdumiewa na nowo. Człowieku, ratuj siebie. Przyjście Jezusa jest bliskie. On powiedział, tak jak mnie widzicie, jak idę do Ojca, tak wrócę. Wrócę i osądzę. Osądzę tę ziemię, osądzę wasze uczynki. Moje uczynki zostały osądzone 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus wchłonął mój grzech, a ja jestem dzisiaj Bożą sprawiedliwością. Nawet gdy upadnę, to mój Jeszua stawia się u Ojca i mówi, to jest moje dziecko. Ja nie chcę grzeszyć. Ja się nie staram nie popełniać błędów. Ja po prostu nie chcę. Nie chcę, nie jestem w stanie. W ogóle grzech przestał być dla mnie atrakcyjny. Przestań się starać. Uwierz w moc z krzyża. Uwierz w krew Jezusa. Uwierz w Jego krew, która płynie dzisiaj. Niech popłynie w twoje życie i oczyści. Oczyści je tak jak moje. Bóg patrząc na mnie widzi Jezusa. Bóg patrząc na ciebie widzi syna diabła. Być może chodzisz do kościoła całe życie, ale jeżeli nie masz pewności zbawienia, to to znaczy, że idziesz do piekła, bo to jest dobry ojciec, który powiedział, że dam wam ducha pokoju, ducha synostwa, którego ten świat nie rozumie. Ja się bałem, człowieku, chciałem się zabić. Miałem ciężką depresję, ale uwierzyłem, że On poniósł moje choroby 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Jego ranami i sińcami jestem uzdrowiony. Moja popaprana psychika zaczęła się zmieniać i zmienia się do dzisiaj. Ja kilka dni temu płakałem w namiocie, bo ktoś powiedział, gdzie jest Przemuś. Ja byłem takim chamem, że nie masz pojęcia. Ktoś nazwał mnie Przemuś. To znaczy, że coś się zmienia w moim życiu. Nie staram się w ogóle o to. Po prostu miłość mnie otacza. Ludzie mnie kochają. Jestem w stanie kochać ludzi, ponieważ we mnie jest Duch Święty. W moim wnętrzu jest rozlany Duch, a w twoim nie. Wystarczy, że powiesz, ja chcę, ja pragnę. A z twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej prosto do nieba i połączysz się ze Stwórcą. Nie ma bogów żadnych. Jest jeden Jahwe, Jeszua Hamashia. Jest jeden Bóg, Adonai. Tak, jest jeden Bóg. Jest jeden Stwórca. Ten Stwórca, On dzisiaj wyciąga do ciebie swoją świętą rękę. Ale ten Stwórca jest tak samo niebezpieczny. Dla mnie jest to kochający Ojciec, ponieważ ja pojednałem się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, nie jedząc opłatek mając 8 lat. Nie, na kolanach pokutowałem ze swojego życia. Przepraszałem Go. Raz, a dobrze. Wtedy stałem się nowym stworzeniem. Jego synem. I nic nie może mnie wyrwać z Jego ręki. Czy Ty czujesz się tak bezpieczny? Czy Ty czujesz się tak kochany i zaakceptowany? Ja się tak właśnie czuję. I w ogóle się nie staram. Uwierz Bogu. Uwierz w prostą Ewangelię. Umarłem zamiast ciebie, nie musisz iść na sąd. A kiedyś ten wielki syf, który jest na tej ziemi, zostanie osądzony w Bożym gniewie. Nie chciej tego. Moje życie zostało osądzone 2000 lat temu. Jestem Synem Bożym i nigdy nie umrę. Nawet jeżeli moje ciało umrze, ja nigdy nie umrę, bo jestem duchem. Jestem zjednoczony na zawsze z żywym Bogiem. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Jeżeli Ty nie masz tak jak ja, to jesteś w niebezpieczeństwie, a ja nie mogę Ci o tym nie powiedzieć. Zawołaj do Boga z głębi swojego serca. Zawołaj, a On przyjdzie. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Zaufaj Jezusowi. Zapomnij o tej religii w tym kraju, tej chorej religii. Poprzekręcanej w każdy możliwy sposób. Spotkaj się z osobą, która jest wrażliwa, która ma duszę, która ma emocje. Spotkaj się z żywym Bogiem. Spotkaj się z dobrym Ojcem. Nie chciej się spotkać z Bogiem sędzią. Nie chciej. Przyjście Jezusa jest bliskie.